Halo, halo, tutaj Beniek i witam Was w kolejnej mapie tygodnia, czyli przeglądzie najlepszych i najciekawszych map minionego tygodnia. W tym odcinku będzie trochę inaczej, bo zaczniemy od tych map, które nie znalazły się w top 5, a dopiero później przejdę do samego top 5. Zaczynamy od mocnego uderzenia, bo od syrenek Titka. Jak widać, mapa produkcji polskiej, sporo trójkątów i najlepiej grać ją z wyłączoną muzyką. A tak na poważnie, to powiedz Titek, z kim przegrałeś zakład, że musiałeś to zmapić? I oto przedstawiam Wam największą PP farmę roku 2015. Chyba, bo szczerze mówiąc jakoś się bardzo tego nie śledzę. Mapa ma aż 6,7 gwiazdek i jest to typowa jumpówka. Nie powiem, taki styl nawet pasuje do tej muzyki, chociaż ogólnie rewelacji nie ma. I przechodzimy do top 5. Na piątym miejscu Up the Creek. Zrobiona w dosyć prosty sposób mapa na DT. Posiada całkiem fajne streamowe party i jak widać autor zrobił do niej nawet skina. Czwarte miejsce to jeden z moich ulubionych tracków, czyli Windy Ferry. Mamy już jedną mapę o tej nazwie w osu i niestety oglądana przez Was wersja jest gorsza od poprzedniczki. Moim zdaniem miejscami jest troszkę za mało agresywna i widać tutaj niewykorzystany potencjał. Kolejna mapa to Kung Fu Empire. Jest całkiem solidna, w niektórych momentach posiada ciekawie wymieszane dwójki i trójki. Same partie z trójkami również są świetne. Mimo to czasami mam wrażenie, jakby autor szedł na skróty, no i przydałyby się tutaj mniejsze kółka. Miejsce drugie to Proluvis. Bardzo przyjemna mapka, na której naprawdę trzeba uważać, co się klika. W mapsecie mamy dwa Insane Diffy oraz jeden Extra, z czego najlepszy jest oglądany div o nazwie Leaders Insane. Uwaga, uwaga! Stała się rzecz niemożliwa. Do pierwszej piątki trafiła mapa autorstwa Hollow Wings. Mało tego, to od razu na miejsce pierwsze. No nie powiem, jak grałem diffa extra, to sam byłem zaskoczony, jak przyjemnie się to gra. Naprawdę świetny pomysł na mapę i już nawet przymknę oko na niektóre małe szaleństwa ze spacingiem. O Diffie World może lepiej nie będę się wypowiadał, zapomnijcie, że w ogóle o nim wspomniałem. I to by było na tyle. Mamy już czerwiec, więc w najbliższych dniach oczekujcie map miesiąca trybu Taiko, Mania oraz Standard. Dodatkowo byłbym Wam bardzo wdzięczny za opinię w sprawie nowej formy mapy tygodnia. Więc jeśli możecie, to napiszcie w komentarzach, czy wolicie najpierw interesujące mapy, a potem top 5, czy może jednak wrócić do starej formy. Bo tak jak zawsze powtarzam, to w dużej mierze od Was zależy, jak wygląda ten kanał. Także dzięki wielkie za oglądanie i do usłyszenia!